Witam serdecznie na kanale Iwi Tarot, osoby spod znaku byka, panny i koziorożca. To czytanko jest na tydzień od 21 do 27 marca 2022 roku. Bardzo cieszę się, że wciąż jesteście ze mną, zwłaszcza osoby, które subskrybują ten kanał. W ramach podziękowania dla Was, niebawem niektóre nagrania będą dostępne także te w wersjach rozszerzonych wyłącznie dla subskrybentów. Te standardowe pozostaną ogólnie dostępne, ale bez wszelkich dodatkowych rozszerzeń, czyli w takiej formie, jaką widzicie w tym momencie. No dobra, przechodzimy do czytanka. No, jaka sprawa pochłonie Cię najbardziej w tym tygodniu? Myślę, że w tym tygodniu będzie niejako spokój u Was. O nic nie będziesz musiała walczyć, bo być cesarzową w takim rozkładzie to jest spokój. I właściwie będziesz mogła przyjmować na spokojnie to, co będzie przynosił los, tak? Więc no nie wiem, o jaką sytuację pytasz, w pracy, w domu, czy cokolwiek. No ten tydzień właśnie będzie taki spokojnym tygodniem. Co miłego się wydarzy w tym tygodniu? Macie tutaj kartę świat. Być może ktoś odezwie się z zagranicy do Ciebie. Może przez internet, tak mi przyszło do głowy w pierwszej chwili. Być może stare sprawy jakieś zakończysz i rozpoczniesz nowe, czyli jakiś ogólnie, może jakiś cykl po prostu się zakończy. Bo pamiętajcie, że świat mówi o tym, że żeby zacząć coś nowego, musi być zakończone to, co już nie służy. Czyli ten świat mówi właśnie o takich sytuacjach. Co miłego się może wydarzyć? No może dowiesz się, że jesteś w ciąży. Właśnie cesarzowa też o tym mówi i świat o tym mówi, więc słuchajcie, naprawdę dużo kart w jednym rozkładzie. Ogólnie tu jest bardzo dużo kart w tym rozkładzie z Wielkich Arkan, więc gruba sprawa, słuchajcie. No co? Jakiś rozdział w Twoim życiu się zamyka. W tym tygodniu przeszłość oddzielasz grubą krechą. Być może dowiesz się o jakichś podróżach. A może w tym tygodniu pojedziesz gdzieś, no nie wiem. Właściwie możesz się dowiedzieć, dlaczego tak mówię, ponieważ energią tego tygodnia, już Wam pokazuję, to jest wisielec, czyli to jest taki zastój, analizowanie sytuacji, w jakiej się znajdziecie w tym tygodniu, czyli no co, analizowanie, taki odpoczynek, więc ta cesarzowa wręcz pokazuje to, w jakim będziesz nastroju. Analiza, sprawdzanie to, czy tam to, zobacz, no każdy z Was jest w innej sytuacji, więc możesz zastanawiać się nad swoim związkiem, który być może już nie służy, albo nad dziećmi, a może masz problemy z nimi w domu. Na razie jest taki spokój, gdzie nie będziesz nic robić, będziesz obserwować i analizować. Co Cię zasmuci w tym tygodniu? No ja tutaj widzę, że coś jesteś, no ciężki tydzień w sensie też tych przemyśleń. Piątka kielichów mówi o przygnębieniu, depresji, smutku. Nie możesz pogodzić się z jakąś sytuacją, z jakąś stratą. Wciąż analizujesz jakby sytuacje związane na przykład z jakąś osobą, którą już nie będziesz miała, czy nie będziesz miał kontaktu.
Może z kimś się pokłóciłeś, może ktoś po prostu się już nie odzywa i bardzo cię to przygnębia. I właśnie tutaj widzę takie, wiecie, no to jest niepotrzebne, ale myślę, że to jest silniejsze od ciebie. Dowiesz się o jakiejś przykrej sytuacji i ciągle możesz ją analizować. To również wiadomość, przez którą tak się możesz czuć. Co starego, jakieś stare sprawy, jakie mogą wrócić jeszcze w tym tygodniu do ciebie. Tutaj jest cesarz w tym układzie. Cesarz, słuchajcie, no, mówi o stabilności. Może kiedyś poznałeś, masz grono przyjaciół i cieszysz się, że ich masz i ta przyjaźń, dajmy na to, rozrasta, więc to jest również nowy etap w życiu. No nie wiem, o co możesz pytać. W każdym razie coś, co już rozpocząłeś wiele tygodni temu, to wciąż trwa. To są jakby no pozytywne sytuacje. Jeżeli patrząc osobowo, no to tutaj może być mężczyzna, który trzyma silną ręką rodziny, tak? Być może myślisz o takim mężczyźnie, jednak to nie jest jakby twój mąż, tylko ktoś inny. Może myślisz o nim, że go straciłaś, czy no, tak mi się właśnie przychodzi do głowy w tym momencie. Już nie patrząc w ogóle na to, co wcześniej powiedziałam. To może być nawet no, mąż despota, przez którego też cierpisz i też możesz być w takiej sytuacji. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne i nie będą pasowały do wszystkich. Dlatego tak właśnie więcej scenariuszy niż jeden mówię. Może coś do ciebie pasuje, może nie. No dobra, no i co dalej? Co u ciebie w pracy? W pracy ja, no, widzę tutaj no, szczęście, jakąś stabilizację. Tu jest zabawa. Właściwie nie musisz myśleć o zarobkowaniu niejako, bo te pieniądze już masz. Być może no będziesz się mógł, czy będziesz mogła skupić na planach, które chcesz realizować w przyszłym tygodniu odnośnie pracy, które przyniosą ci zysk jeszcze większy niż do tej pory. Uczucia. Uczucia, zobaczcie, tu jest zwierzę w tym momencie i no wręcz te trzy karty. Tu się coś zawali u kogoś. Tu może być rozwód, rozłam w związku albo rozmowa, gdzie zadecydujesz, co zrobić. Właśnie może będziesz myśleć o rozstaniu, bo tutaj wciąż przypominam, jest wisielec jako energia, więc myślę, że nic nie zrobisz, że jednak będziesz planować, by zmienić coś w swoim życiu miłosnym, bo już tutaj za bardzo to, co się dzieje, już no, nie dajesz rady. Nie dajesz rady, już ten ból i cierpienie u ciebie wzrasta i no tak to właśnie widzę. A co u zdrowie? Ze zdrowiem u was jest tak, że tu macie rydwan. Rydwan to jest fajna karta. Rydwan mówi o tym, by wyjść na powietrze, słuchajcie, by się dotlenić. Nie tylko jeździć samochodem, tak?
Generalnie jesteś w dobrym zdrowiu. Organizm twój funkcjonuje bez zarzutów. A jeszcze lepiej będzie, jak naprawdę wyjdziesz na to powietrze, pójdziesz do lasu, wyciszysz się. Może w codziennych obowiązkach nie masz tego wytchnienia, więc to jest taka fajna okazja, by właśnie wyjść z domu. Odpocząć wśród przyrody. Oderwanie się od problemów w pracy czy w domu. Także myślę, że tutaj jest no, ta karta jest bardzo fajną kartą, właśnie mówiącą o zdrowiu, o witalności. Jeżeli rodzisz w tym tygodniu, to będzie poród przebiegał w sposób naturalny. Taka mała uwaga. Jaka jest rada na ten tydzień? Słuchajcie, to jest szóstka. To jest szóstka buław. Ona jest bardzo fajną kartą. To jest optymizm, to jest radość. Ona mówi, byś pielęgnował w sobie optymizm. Właśnie o to chodzi. I poczucie pewności siebie. Nie dołować się sytuacjami, nawet tymi, które cię dobijają. Tu już nie chodzi o jeden tydzień ogólnie, bo myślę, że to nie trwa od 5 minut, że tak powiem. Przed tobą jest czas, w którym uda się wszystko, co tylko zrealizować, co tylko zamarzysz. Musisz być tylko odważny czy odważna i sięgaj po najwyższe cele, jakie pragniesz. Nie daj się stłamsić. Możesz niedługo otrzymać dobrą wiadomość, możesz otrzymać prezent. To też w tej karcie widnieje, także lub jakąś nagrodę za coś. Za coś, co do tej pory robiłeś, czy robiłaś. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że to czytanko Wam się podobało. Oczywiście bardzo Was proszę o subskrypcję, komentarze, lajki i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!